Gdzie jest użyteczny worek mięsa? Nie mam na to czasu. Ty tam! Mam dla ciebie zadanie. Samila, zdradzieckiego psa. Uciekł, a ma wobec mnie dług. Obiecał mi 4 ciała. Jednego brakuje. Myślał, że nie zauważę. Jestem zbyt zajęty, żeby poszukać go samemu. Drzewo ma wiele żądań. Znajdź Samila, zanim w Wedżynhanie przypomną sobie, co to znaczy rozgniewać wiedźmę. Miał być na cmentarzu. Zacznij tam. Dobrze, pytanie. Pytania pokazują, czy potrafisz myśleć. Kiedy służysz drzewu szeptów, imiona nic nie znaczą. Liczy się nasza użyteczność. Ale możesz mówić do mnie, Zur. W innym życiu, jako dziecko, żebrałem na ulicach Kaldeum. Wtedy wezwało mnie drzewo. Dało mi cel. Nazwało mnie Znachorem. Nim właśnie jestem. A, oczywiście, oczywiście. Mała Taisa. Zawsze źródło pocieszenia i mądrości dla tego starego człowieka. Jednak od jakiegoś czasu nie mam od niej żadnych wieści. Pewnie jest zajęta na zachodzie. Albo może po prostu o mnie zapomniała. Ach, młoda i bystra. A to zawsze wiąże się z odrobiną arogancji. Ja za młodu taki nie byłem. To nie. Nie, nigdy nie byłem dość bystry. Skupiałem się na podkradaniu drobnicy od szlachty Kaldeum, żeby kupić sobie chleba. Wyczułem je dużo wcześniej, nim przekroczyłeś mój próg. Jego magię, jego zapach. Jedyne w swoim rodzaju. Ale nie zawarłeś umowy w zamian za jego wiedzę. No, bardzo ciekawe. Jak się miewa drzewo? Głowy wciąż się kłócą, niczym stare panny? Drzewo szeptów jest niezadowolone. Chyba wiesz, co to znaczy. Nie żyje.
Nie! Ostatecznie dotrzymał obietnicy. Szybko połóż go na leżance. Zmarnowaliśmy już dość czasu. Sztywny, lekkie wzdęcie. Już widać piękne pęcherze. Na razie bez pęknięć. Nie minęły jeszcze 3 dni od zgody.